Siemaneczko, w 26 części Let's Play Dying Light zaczynamy odcinek praktycznie od ciężkiej rozmowy. Musimy pogadać o tym, że no Rahim nie żyje. Jestem ciekaw, kurde, ten wybuch, fajnie ten wybuch wyglądał, ale później było już bardzo niefajnie. Jestem ciekaw, czy ten wybuch miał faktycznie jakiś wpływ na to, że będzie tych nocnych marków, ja to tak nazywam, mniej, nie? Kręciło się, no bo to było jakieś wielkie gniazdo. Ciekawe, czy tam było gniazdo zwykłych, nie, z tych nocnych zjebów, nie? Oddałem zrzut, zrobiłem no, porządek, to już miałem, ale awansowałem. Tak, poziom siły, może od tego zaczniemy. Co my tutaj mamy? Zostań mistrzem wszystkich sposobów walki. Uzyskaj jeszcze więcej wytrzymałości i zdobądź dostęp do zestawu egzekucji. No, myślę, że tak. Myślę, że poprosimy. Nie wiem, co to są te... Twoja wytrzymałość zwiększa się o kolejne 20%. Zajebiście. Nie wiem, co to są te zestawy. Ale będziemy się tym martwić później. Przetrwanie. Krytyk. Naucz się skutecznie wykorzystywać plany broni. Będziesz zadawać więcej trafień krytycznych. Ciekawe. Atak w kamuflażu też jest interesujący. Kurde, ja mam w brud pieniędzy. Czy chcę iść dalej? Czy chcę iść dalej w ten handel? Im później, tym mniej będzie to miało sensu tak naprawdę, nie? Bo im wcześniej to wykupiłem, tym lepiej, bo większa kasa. Ale z kolei ja na brak gotówki nie narzekam. Tak się zastanawiam, czy ma sens. Obniża ceny w sklepach o kolejne 10%. Czy ja tak dużo kupuję w sklepach amunicję? Ostatnio kupowałem do broni i w zasadzie tyle, nie? Natomiast to... Szansa na trafienie krytyczne wzrasta dwukrotnie. No, wydaje mi się, że to będzie ważniejsze niż ten handel. Patrząc jeszcze na stan naszej gotówki, czyli mamy ponad 40 koła, nie? Czy ponad 41 dokładnie. Dobra. Czyli takie mamy przygotowania zakończone, możemy wchodzić tutaj. W ogóle wieczór się zbliża. Jak dzieciak zginął? Ja musiałem go zabić. Było już za późno, przemienił się. Musiałem, przysięgam. Był też moim przyjacielem. Najlepszym, jakiego tu miałem. Ja wiem, wiem. Wkurzał mnie, jak się brał za nie swoje. Ale on był dla mnie jak rodzina. I znów ktoś z nas. I znów trup brata. Zaufałem mu. Powierzyłem mu te ładunki. Boże. Może gdybym go tam nie zostawił? Może wtedy wciąż by żył? Oh, shit. Jade! Jade! Stój! Jade, niech to szlak! Weź. Dajmy jej czas. Musi to strawić. Zir! W mordę! Leć na dół! Nie damy go tamtym! Co jest, kurwa, grane? Jeszcze po nocy taka akcja mi się trafiła. Kurwa. Szlak. Mać. Dawaj jej od razu krótką. Co jest grane? Tam jest. Dobra, pięknie. Co jest, panowie? Dobra. Robimy inaczej, bo widzę, że na ostro lecimy, także my się też tutaj nie będziemy cackać. Myślę, że ta siekierka to była dobra wymiana. Zatrzymajcie go, zanim znowu ucieknie. Oj kur... Chamie pierdolony, ty! Z granatami. Dobranoc. Wal się.
takim kurwa nagle zależy, żeby się dostać. Dobra, jeszcze noc się zaczyna. Wypad z baru. Dobra. Weźmiemy ten karabinek. W jakim on jest stanie? W środku nikogo nie ma. Porwali Zira i odjechali. Kurwa. Nie pierdol mi, jak... Gdzie odjechali? Co zrobili? Szlak! Breken! Porwali Zira. Jego ciężarówka płonie. Cholera! Widzisz, co się dzieje, jak się próbuje pokrywać z Reinne? Nie powinniście byli łazić do tej szkoły. Część naszych widziała grupę bandytów w drodze do garnizonu Reisa. To pewnie tam zabrali Zira. Idź do nich, znajdź doktora i przyprowadź z powrotem żywego. Słyszałeś? Dobra, kurwa. Tylko może nie w tym momencie, bo średnio mam ochotę na to. Uratuj Zira. Oj, szlak do garnizonu. No, myślę, że tutaj zrobimy sobie przerwę od fabuły. Myślę, że to będzie dobry plan. A co tutaj mamy jeszcze? Tablica. Okej, to możemy wrócić w sumie do wieży. Zobaczymy, co jest zgrane i tam się najwyżej przekimamy. A i tu mamy jedno zadanie obronne też tutaj do zrobienia, ale to na spokojnie. Dobra, zobaczymy. Ciemno jak ja. Herbata! Co jest grane? Tak, znajdź bandaże i leki dla Togara. Do wszystkich. Dzięki Reisowi jego zbieranie krwiożerczych bandytów zaczyna nam brakować bandaży i środków przeciwbólowych. Jeśli macie jakieś lub jeśli wiecie, gdzie można je znaleźć, zagadajcie, zanieście je do Togarowi. Jeśli sądzicie, że was to nie dotyczy, bo nie jesteście ranni, pamiętajcie, że może się to zmienić w mgnieniu oka. Jak któryś z was zrobi kulkę w nogę, zarobi, będziecie chcieli, żebyśmy mieli jak największe zapasy, prawda? No prawda. Myślę, że prawda. Oczywiście, że prawda. Zanieś kawę i zanieś ją do Zjednoczonego Klubu Kawoszy. Znajdź kawę. Prosimy wszystkich o uwagę. Potrzebujemy kawy. Jak wiecie, herbaty jest tu wystarczająco wiele, żeby zatopić lotniskowiec. Równie dobrze mogłoby to być suszone muchy. Każdy, kto będzie sugerować, że herbata świetnie zastępuje kawę, ryzykuje pobicie. Gdzieś tam jest kawa do diabła. Trzeba ją tylko znaleźć. Przynieś ją Togarowi, a zostaniesz wynagrodzony. Zjednoczony Klub Kawoszy liczy na ciebie. Okej. Mamy tą kawkę. Życie mi ratujesz. Te kawoświrusy są niebezpieczne. Niewiele się różnią od przemieńców, kiedy trzeba je omówić. I mówią tylko o jednym. Dobra. Spoczko. Gaza. A, tylko to, że tego jest za mało. Dobra. Zbierz gaz do zapalniczek dla Togara. Kilka słów od gazmistrza Afry. Wszyscy potrzebujecie mojego cennego gazu do swoich głupich kuchenek. Cóż, moje zapasy butanu się kończą. Bez mojego gazu będziecie jeść zimną zupę i wszystko, czego tam się nie da się zrobić bez podgrzania. Nie jestem dobry z gramatyki, ale wiecie, o co chodzi. Jeśli chcecie, żeby wasze kuchenki działały, zanieście lepiej jak najwięcej butanu Togarowi. Coś tam wam zapłaci. Okej. Okay. Tego gazu to nie mam za dużo. Dobra. I te zadania wyglądają tak. Bandaże, gazy, kredki dla dzieci. Do szkoły trzeba pójść. No, myślę, że to będzie dobra opcja, żeby pójść do szkoły. Tylko, że zaczniemy od tego, że się przekimamy. Dobra, zanim wyruszymy do szkoły, mamy tu jakiegoś delikwenta związanego z ochroną. Pośpiesz się, Crane. Musimy go mieć z powrotem. Spokojnie. Nie panikujcie. Już? Po prostu? Tyle? Myślałem, że trochę coś więcej pogadamy. Ale okej, krótko i na temat. Dobra, no jakiś tam dziad nas zgoni. Wy bestie! Omar
Kurwa. Od razu tak na dzień dobry. Tak mi kurwa przylagowało. Mam nadzieję, że jego prądem... Nie. Nie robimy mu nic. Dobra. Kurwa, jaki twardy się skurwiel trafił. Dobijaj go, no pewnie. I tak, dawajcie... Kurwa. Już biegnę, stary, za tą... Przepraszam za to zamieszanie, naprawdę przepraszam. Się zakręciłem jak stary. Dobra, naprawmy broń przy okazji, bo zaraz się pewnie zepsuje. Mam jakiegoś sklepikarza, ale na razie nie ma na to czasu. Tu jest. Po co to przyszliśmy? Parę miesięcy temu, ale dzięki epidemii... Mam nadzieję, że zmierzasz do garnizonu Reisa. Nie. Oby tak było. Nie zmierzam. Bez spłaty. Ale mam fuksa. Nie? Omar, pośpiesz się. Dobra. Teraz potrzebuję wędki. Wędkujesz? Nie. Wędkowanie uspokaja duch. Dobra, szybciej, szybciej, stary, bo nie mamy czasu. Moja wędka to Seabeam z włókna węglowego. Flex Master 2. Nie super. Ale wiem, żeś ciekaw. Sprzedałem ją kumplowi, Rashanowi. Ale sądzę, że teraz jest jakimś potworem. Więc już jej nie potrzebuję. Wygląda na to, że całkiem nieźle wychodzisz na tej epidemii. Jestem człowiek pragmatyczny. Ryba w morzu. Nic nie jest całkiem złe, prócz komarów. No tak, tu się z nim zgodzę, no komary... Szkoda na nie wstrzępić ryja. Dobra. Petardki mam w razie W, jakby było większe stado, to lepiej odgonić. No, tylko nie gliczuj się tutaj gdzieś, proszę cię. Dobra. O, chyba. Żadna z tego ryba. Dobra. Gdzieś ty do diabła polasz? Szukasz w ogóle Zira? Na co ty kurde jeszcze czekasz? Szukam, kurwa, stary, nieustannie. Naprawdę, zaufaj mi. On jest bardzo duży, ale może to być... Czekajcie. Auć. Dobra. No spokojnie. No spokojnie, zaraz padnie. Zaraz spadnie. Dobra, pięknie. Dobra, spieprzamy. Już tam walić tą jego broń. Chyba będzie finał, nie? Zaraz z odprowadzenie tego gościa. Czy jeszcze coś wymyśli na koniec? Dziwne, że żadnej rozmowy nie było na początku. Coś się zbagowało? Jakiejś historii wstępnej, nie? Jak z tym wilkołakiem. Nic nie tak musiało być. Dobra. No chodź, 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 podejdź tu. Come on. Chodź. Staje? Nie, dobra. Już. Jestem. 300 różnych przynęt. Cieszę się. Ma swoją historię. Chcesz ich posłuchać, co? Nie. Twoja strata. Chętnie wezmę. O, nie. Wysmarował na niej swoje durne imię. Zabiję go! Nie, raczej... Czy już? Mam wszystkie potrzebne rzeczy. Raczej nie musisz. Zaprowadź mnie teraz na łowisko, przyjaciel. Mam nadzieję, że nagroda będzie cenna. A na razie, tak jak mówię, od fabuły sobie zrobimy chwilową przerwę. Znaczy, w sumie
troszkę kiczowo, chociaż no porwa... I tak już go porwali, nie? Jest w garni... Kurwa, garnizon, no. Więc tam czeka nas pewnie ciężka walka. Kurwa, się mści za ten spacer z Jade po szkole pewnie, skurwiel. W moim sekretnym łowisku roi się od zombie. Nie mogę wędkować, gdy będą próbowali. Dobra. Nie wstawaj. Pięknie. Dobra, na spokojnie. Nie wstawaj. Dobra. Fajnie się sprawdza to porażenie. Teraz bardziej mi się podoba. Niespecjalnie. Chciałem zapłacić ci rybami, ale jak byliśmy w Lombardzie, znalazłem parę rzeczy, które byś chyba wolał. Myślę, że tak. Jeśli wolisz ryby, musisz zaczekać, aż jakiś złapie. Dobra, na razie... Wezmę to. No. Żegnaj. I niech ryba będzie z tobą... I z tobą również, nawzajem. Ryby nie szczególnie, byś mnie troszkę wkurwił, jakbyś mi wyjechał tutaj z tymi rybkami. No i tak mało punktów wpadło? Come on. Bida z nędzą. A, i tu w pobliżu nawet nie ma nic do roboty. Tak mi trochę tutaj... Chyba żebyśmy się może tutaj udali wreszcie. Zobaczyli, co tutaj się dzieje. I na ten most w sumie nocą też było... Można się udać, nie? Chociaż ja myślałem, kurde, bardziej o szkole, szczerze mówiąc. Ale tak, do szkoły... Nie no, to tu mamy zdecydowanie bliżej. No, żeby się tutaj zwiedzieć. Tak, myślę, że tamten kierunek to będzie dobry kierunek. Więc zobaczymy się gdzieś tam za sekundkę w okolicy. Kurde, czy o co chodzi? To już jakiś czas wisi, nie? I tylko nigdy mi się tu nie chciało przyjść. Okej. Dobra, dobra, odfajkowane. I to jest najważniejsze. Teraz zobaczmy, co oni mi tutaj powiedzą. Nie, przepraszam, tu jest... A, tu mamy zadania. Znajdź lornetkę dla rybaków. Potrzebujemy lornetki, by wypatrywać jej gryzoni z daleka. Niestety ostatnią zabrało Kumi na swoją tragiczną... na swoje tragicznie zakończoną wyprawę przez zatokę. Jeśli uda wam się jakąś znaleźć, oddajcie ją Santiago. Nagroda. Sprawdźcie punkty na wysokościach, jak anteny czy dachy. Zwiadowcy zazwyczaj stamtąd obserwują teren. Dobrze. I... Zbierz wodorosty z jeziora Topielców. Potrzebujemy wodorostów z jeziora Topielców. Robię z nich leki. Oferuję nagrodę dla każdego, kto mi trochę przyniesie. Sofia. Wodorosty rosną na dnie. Plan, receptura na lekarstwo Sofii. A ja trochę tych wodorostów mam tutaj. Czekaj. Dobra, jesteśmy prawie na miejscu przy tych cholernych wodorostach. Uwaga, bo ten znak jest chyba praktycznie identyczny jak z algami. Ja się zastanawiałem, gdzie te kuźwa wodorosty są, jak wszędzie są algi, nie? Już mówię, kurna, jakby nie mogli zrobić troszkę innej ikonki, nie? Chyba, że ona jest ciut inna, tylko po prostu jest naprawdę ciut. Dobra. Gdzie są te chodo... Jest wodorościk. Pięknie. Dawaj mi tutaj. Po drodze znalazłem ludzi Reisa ze skrzynią. Tam wydropiło fajną siekierkę, także już nawet nie jestem zły, że trochę czasu zmarnowałem, bo latałem za algami. Zamiast za tymi cholernymi wodorostami. No ale ogarniemy temat. Chyba, że jeszcze będzie problem, żeby to znaleźć. Ale nie no, myślę, że... Że chyba nie. Dobra, czekajcie, trochę tlenu złapiemy. Bo głupio byłoby się tutaj troszkę udusić, nie? Tak mi się wydaje, że... Troszeczkę słabo by było. No ale tutaj są po całej długości, także... Że tu jest tak woda przejrzysta, że ja pierdzielę. Żur! To jest jeden wielki żur.
O, dobra, kur. Zajebiście. Tak, dobra, możemy zanieść wodorosty. Myślę, że zobaczymy się na miejscu gdzieś za no taką większą sekundkę, bo jednak kawałeczek drogi do przebiegnięcia będzie, no ale zrobimy to. Jesteśmy praktycznie na miejscu. Zobaczcie, jaką sobie siekierkę zrobiliśmy. Nieźle ją podrasowałem. To jest ta, co mówiłem wam, że dropnęła mi ze skrzyni, gdzie tam kręcili się ludzie Raisa. Zdarzenie losowe i ładnie ją zmodyfikowałem. Najmocniejsza nasza broń obecnie. Dobra, ale oddajmy te algi wreszcie, żebyśmy coś w tym odcinku pożytecznego zrobili. Żeby nie było, że tylko pochodziliśmy i pozbieraliśmy zadania. Ale nie, no takie odcinki też są potrzebne. No Jezu, ona oczywiście musi na samym końcu tej wioski mieszkać, no przecież. Dobra. Bardzo ci dziękuję. Mhm. Proszę, weź to. To mój własny przepis. Dezynfekuje, poprawia koagulację i przyspiesza gojenie. Okej. Dobra, wytwarzania przedmiotu, receptura, lekarstwo Sophie. Ciekawe. Czekaj, receptura za... Gdzie to może być? Moment. Moment, moment. Czy ja jestem mikstura? Nie, nie, nie. Apteczka. Co to jest? Receptura na lekarstwo ziołowe. A, z glonów. Okej, trzeci sposób na robienie apteczek. Spoko. Dobra, to widzę, że tu nic ciekawego nie będzie. Okej, myślę, że jeszcze w tym cholera wie. Zbierz trochę mnie, pójść nocą. Tak, myślę, że tym się zajmiemy jeszcze w tym odcinku. Nie wiem, ile ten odcinek może trwać, tak szczerze mówiąc. Bo mam dużo materiału do obróbki. Ale myślę, że tam zobaczymy się. Właśnie nocą, kurde. Czy może tutaj się przekimamy? Bym chciał. Ale biegnijmy. Dobra, dawaj to. Módlmy się. Miksurki nie są takie zajebiste, jak myślałem. I oni, dobra, chyba pod... Nie, są i tu, kurwa, na górze też mędy. Kurwa. Dobra, już puściła. Nie, one są bardzo krótkotrwałe chyba. Tam jakaś menda łaziła. Dobra, biegnij. Tam kurwa jest, 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 jest. Idź, idź, idź w cholerę. Nie, nikogo tu nie ma. Daj sobie spokój. Dobra, pizda jest. Zapierdalamy. Zapierdalamy. Tak jest. Nie, nie zamierzam się spoglądać za siebie. Dobra, zbierz wszystkie działające żarówki. Czy one tu, czy oni mogą tu za mną... Oj! Jak ja mam... Dobra. Może mnie tu kurwa nie dorwią. Czekaj, na spokojnie. Oni na dole tam szukają. Dobra. Gdzieś ty do diabła polazł? Szukasz w ogóle Zira? Na co ty kurde jeszcze czekasz? Spokojnie. Naprawdę spokojnie. Oj, chcę zrobić tego questa, bo ciąży mi na sumieniu niemiłosiernie. W dobrą stronę się obracam. Nie jestem pewien. A nie, w dobrą, patrzcie, mamy jakieś drzwi. Dobra, weźmy może... Może to, jakby się coś tu miał spieprzyć? No nie, no zamknięte jest. Ale tu mamy coś. Oh shit! Wypad. Dzień dobry. Dobra, spokojnie, niech się tutaj wymęczą trochę. Dobra, pięknie. Okej. Okay. Którą mamy godzinę, żebym zdążył... Bym się wkurzył, jakby zaraz dzień się zrobił.
Kratki zamknięte, to jak zwykle zamknięte, mamy rurę. Dobra. Miejmy nadzieję, że to wystarczy. Oj! Shit! Dlaczego nie chciałeś mi... Czekajcie... Kurwa, że mnie zginął w tym parkurze. Le parkour? Dobra. Może za daleko było. Okej, tu mamy już to. Jezu, już... Trzecie chyba podejście do tego, nie? Trzecie albo czwarte nawet. Dobra, kurwa. Tam na górę nie możemy iść. Nie, tutaj. To będzie chyba tu, prawda? Powiedzcie mi, że tak. Holy shit! Dobra. Tutaj mi latareczkę. Ale chyba tu nie powinni przyjść, nie? Teraz jeszcze... Fajnie byłoby nie zginąć i nie spaść. Widzę, że apteczki będą tu potrzebne. Auć. Dobra, weźmy apteczkę. Naprawdę nie chcę tu zginąć za moment. Sobie poradzę bez sprintera. Dobra. Bierz to. No, czyli te działające to są pewnie te, które kurwa mnie rażą prądem. Na pewno. Dobra. No spokojnie. Easy peasy. Dobra. A, jeszcze tam zostało coś potencjalnie. Okej, już się nie będę zastanawiał, które to którem. Aha, no tak, tutaj mamy jedno, drugie. Lepiej wszystkie po kolei zgarnąć, tak mi się wydaje. I chyba te działające to są te, które nas rażą prądem. Tam jest wspinaczka, dobra. Nawet przeszliśmy, tu jest no, oczywiście zamknięte. Dalej nie... Aha, nie przejdziemy, no tak. Tu będzie z tej strony, dobrze. Dobra. Dobrze, że te poczwary nie mogą tak zapieprzać na górę za nami. Bo to dopiero byłoby ciśnienie. Dobra, na spokojnie. Chyba będziemy na miejscu za moment. Dobra. Którą mamy godzinkę? No kurwa, zaraz dzień się robi. Nie pierdziel mi, że już się dzień zrobił i nie zdążę tego zadania zrobić. Bo się troszkę zdenerwuję. Nie no dobra, prąd nie razi, więc chyba... Chyba mogę to dokończyć. Mam przynajmniej taką nadzieję cholerną. Dobra, tam mamy nas... Weźmy, kurde, apteczkę, bo nie chcę tu zginąć, naprawdę. Już mam dosyć. Dobra, kuźwa. Mamy wszystkie pieprzone żaróweczki. Alfie mu je zaniesiemy z ogromną, kuźwa, przyjemnością. Alfie... A, to był gość... Dobra, to był... No tak, facet w wieży. I tam sobie zakończymy ten odcinek, dość męczący dla mnie, dużo materiału mam. O, tutaj była... Jakbym wszedł tutaj w dzień i przekimał? Czy była taka... No była, bo w sumie było to oznaczone na mapie. No, dobra, teraz trzeba jakoś umiejętnie zejść na dół. Skok. Nawet może to zostawię i nie wytnę tego, bo był całkiem epicki ten skok. Ale dobra, teraz już widzimy się na miejscu. Dobra, jesteśmy prawie na miejscu. Ta-dam!
Ładuj się na górę. Kurwa, mam nadzieję, że nagroda będzie jakaś naprawdę niezła. Tak, bierzemy. Tu sporo surowców poświęciłem na to, bo nie pykło za pierwszym razem. Oczywiście, że nie. Gdzie jest nasz kochany Alfie? To jest on? Tak, czegoś dobra. Szukasz? Stań w kolejce. Mamy kupę pracy. Bierz te cholerne żarówki. Coś na poprawę nastroju. No. Żarówki? Mhm. Masz żarówki z mostu? Tak. Jak? Nie, nieważne jak. To nie mój interes. Brekena też nie. Powiedz mu, że spadły z ciężarówki. Jesteś pieprzoną gwiazdą, Crane. Zatroszczę się o ciebie. Jutro wieczorem będziemy znacznie bezpieczniejsi. No, wreszcie. Dobra. Szkoda, że jeszcze jakiś poziom nie wskoczył. I co, i nie mam żadnej nagrody do odebrania? No, come on. Szkoda, byłem naszykowany na nagrodę. Dobra, to by było na tyle w tym odcinku. W przyszłym zajmiemy się tą cholerną szkołą. Nie chcę na razie zadań w noc, muszę odpocząć, ten most mnie zmęczył. Dobra, na dzisiaj to tyle, także trzymajcie się i na razie.